Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dawid z tej strony. Witam w kolejnej recenzji zestawów z przeszłości. Tym razem będzie to zestaw Wolfa, który mi pożyczył. Jest to Bungie Blaster, zestaw LEGO Technic 63 elementy. Może tego nie widać tak po tym zestawie, ale tu jest naprawdę dość ich sporo użytych do budowy. Samo konstruowanie tego zestawu było bardzo przyjemne. Odtwarzałem go z instrukcji w internecie. Było dość sporo zabawy przy nim, powiem Wam. Tak więc mimo, że mamy tutaj prostą konstrukcję, no ta zabawa była bardzo fajna, moim zdaniem. Sam zestaw no, przypomina taki dragster, mogę powiedzieć. Jego główną funkcją jest taki napęd wsteczny. Jak możecie zobaczyć, ta gumka jest przeciągnięta aż od początku od końca do początku i znów do końca pojazdu, żeby ta chyba moc była jak największa. Będziemy to zaraz testować. Jak możecie zobaczyć, naklejki się bardzo dobrze zachowały w tym zestawie. Oktan. Bardzo fajny element, detal. Także tutaj mamy dwa elementy naklejone. Bardzo fajnie to wygląda. Mało detali, ale no wiadomo, zestaw miał być tani i mieć jakieś tam funkcje zabawowe. Zastosowanie dwóch typów opon, bardzo fajne, tak jak no, w typowych takich wyścigowych samochodach. Tutaj te oczywiście mniejsze i z tyłu te napędowe, które przenoszą moc silnika właśnie na te koła. Tak więc za chwilę zobaczymy sobie, jak ten zestaw się porusza i to będzie chyba koniec recenzji i zapraszam do podsumowania za chwileczkę. Jak mogliście zauważyć, zestaw no fajnie się porusza, nie ma wprawdzie dużego zasięgu, ale ta funkcja zabawowa jest ok. Co zauważyłem, jeśli za mocno nakręcimy go oczywiście na tej sprężynie, na tej gumce do tyłu, wtedy te koła zaczną buksować przez jakiś czas i dopiero gdy ta większość energii zostanie oddana, wtedy dopiero on rusza, można powiedzieć. A tak no przydałyby się chyba jeszcze szersze koła, moim zdaniem, tak mi się wydaje. Próbowałem także go puszczać na bardziej chropowatej powierzchni, ale efekt był bardzo podobny. Ale podsumowując, no moim zdaniem zestaw jest jak najbardziej zabawowy, udany, jak na liczbę elementów dość małą czy dużą, nie wiem, 63. Wydaje się sporo, tutaj tego nie widać. Jeśli chodzi o zabawę, no była ona bardzo fajna. Jeśli chodzi o budowę, o tą funkcję właśnie. Wygląd także jest no, adekwatny do tego, co dostajemy. Zbyt wielu elementów tutaj nie ma, ale to, co możemy zobaczyć, no przypomina takiego właśnie dragstera, więc spokojnie może gdzieś tam na półce stać jako taki dodatkowy zestaw LEGO Technic. Tak więc dzięki Wolf za pokazanie mi czegoś z przeszłości. To jest 97 rok. Dzięki Wam piękne za oglądanie odcinka. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!